Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Sława Umińska-Duraj, prezydent Piekar Śląskich. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Pani prezydent, kim jest cesarzowa archipelagu Pieśla? Zacznijmy od tego, bo pewnie nie wszyscy wiedzą. Jest to bohaterka fikcyjnego opowiadania, ukazującego życie polityczne pewnego archipelagu, jego mieszkańców. Wszelkie podobieństwa wojenki. Oczywiście przypadkowe. Oczywiście przypadkowe, tak. Autor? Tiopental Veritaserum. Mieszkaniec Piekar Śląskich. Tego nie wiemy. Jakiej mocy potrzeba zatem, bo powołuje się pani na tę fikcyjną cesarzową, aby zabronić Krzysztofowi Turzańskiemu, pani zastępcy, pisania bloga? Ja powiem tak, taki wniosek radnego Piotra Papai jest i śmieszny, i straszny. Śmieszny, bo mamy XXI wiek i żyjemy w wolnym kraju. A straszny nie dlatego, że radny go popełnił, bo błądzić jest rzeczą ludzką, to się zdarza. Ale dziwi mnie brak reakcji, albo taka bardzo wymuszona reakcja szefa koła PiS-u w Piekarach Śląskich, Dariusza Iskanina. I była to reakcja jaka? No taka, że radny ma prawo do wyrażania swoich poglądów. Oczywiście, ale czy prezydent nie ma tego prawa? No to jest moralność Kalego. Kali ukraść krowę dobrze, Kalemu ukraść bardzo źle. Pani prezydent, radny PiS Piotr Papaja właśnie twierdzi, że wiceprezydent Piekar zamieszcza na swoim blogu informacje zmanipulowane, nieprawdziwe, zmanipulowane wypowiedzi radnych i treści, które godzą w dobre imię miasta. No to są poważne oskarżenia. To są bardzo poważne oskarżenia, godzące w wizerunek miasta i funkcjonariusza publicznego, jakim jest mój zastępca, co budzi mój zdecydowany sprzeciw. Uważam, że radny świadomie nawołuje do łamania prawa, w tym konstytucji. I ja chcę przypomnieć słusznie minione czasy, kiedy to władza usiłowała cenzurować opozycję, zabraniając publikowania pewnych treści. Teraz jest odwrotnie. A teraz mamy odwrotnie, to opozycja chce cenzurować władzę. Ale, panie redaktorze, no to jest tak, gen homo sovieticus ciągle żywy. Nieboszczka PRL w grobie, ale niestety odradza się właśnie w takich formach. Ja tu nawet przyniosłam z domowego archiwum publikację z drugiego obiegu, żeby przypomnieć, jak to kiedyś było. I co mnie szokuje, między innymi lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wraz ze swojej świętej pamięci bratem Lechem Kaczyńskim sporo lat życia poświęcili na to, aby walczyć o wolność słowa i wypowiedzi. I oto członkowie tej partii zaprzeczają temu dorobkowi. To jest absurd. Pani prezydent, tak wyjaśnijmy jeszcze, poszło o między innymi skandaliczny, zdaniem radnego Papai, opis zabawy z szukaniem jajek niespodzianek w piekarach przez dzieci z okazji świąt Wielkanocy. Jak to było? Wyjaśnijmy sobie raz jeszcze. Znaczy, no, była to inicjatywa jednego z radnych, Stanisława Pleisnera. Zabawa w założeniach bardzo fajna. No nie sprostali jej rodzice. No zdarzyło się. Uważam, że tego typu zachowania należy piętnować. Tak, tego typu zachowania, czy obśmiał właściwie, tak? Ironicznie skomentował, żeby takie zachowania się nie powtarzały, bo sprawiło to przykrość przede wszystkim dzieciakom. Pani prezydent, a o co tak naprawdę chodzi w tej sprawie? Bo nie chce mi się wierzyć, żeby człowiek wykształcony człowiek w XXI wieku mógł domagać się cenzurowania czyjegoś bloga. Ja wiem, z czego to wynika. Zbliżają się wybory i należy się zaktywizować. Kiedy nie ma się czym wykazać, to wtedy się atakuje rządzących. I ja powiem tak, z czego wynika fenomen bloga i dlaczego on budzi taką wściekłość? Jego zasięg, opiniotwórczość nie wynika z pozycji mojego zastępcy i jego funkcji. To wynika z wieloletniej, ponad 10-letniej pracy. Codziennej, rzetelnej, żmudnej i przede wszystkim tego, że Krzysztof Turzański potrafi pisać, ma lekkie pióro, ironiczne spojrzenie. No i to niestety niektórych boli. My, funkcjonariusze publiczni, powinniśmy mieć dystans do siebie, no właśnie, nie bać się krytyki. To jedno, ale z drugiej strony można sobie wyobrazić jakiś taki korporacyjny porządek, w którym szefowi nie są na rękę komentarze podwładnego w internecie, tylko pytanie, czy samorząd jest miejscem, w którym można takie porządki wprowadzać. Ale blog jest jedynym miejscem w naszym mieście, gdzie można śmiało krytykować władzę. I tam takie komentarze też się pojawiają. Są komentarze
Oczywiście krytykujące i mnie, i mojego zastępcy. One są publikowane, mój zastępca się do nich odnosi merytorycznie. I co ciekawe, kiedy swoją funkcję sprawował poprzednik, to PiS korzystał z tego forum. Zamieszczał tam komentarze krytykujące ówczesną władzę i uważał, że wtedy blog jest okej. A teraz blog już nie jest okej. Sława Umińska-Duraj, prezydent Piekar Śląskich, jest naszym gościem. Za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Radio Piekary.